Siemaneczko, ziomeczki, witajcie w tym kolejnym krótkim filmiku, w którym chciałbym wam powiedzieć kilka rzeczy odnośnie szkoły, ocen, egzaminów i tak dalej, ponieważ tak jak pewnie wiecie, rozpoczęły się wakacje, a dzisiaj jeszcze z racji tego właśnie, że zakończył się już rok szkolny, postanowiłem nagrać taki krótki filmik właśnie odnośnie szkoły, ponieważ w sumie jest to temat, który w zasadzie można powiedzieć, że nawet unikałem jakoś tak, w zasadzie nie wiem dlaczego w sumie nigdy o tym jakoś więcej nie mówiłem, tak, odnośnie moich ocen, egzaminów i tak dalej, chociaż w zasadzie wiele było o to pytań, dlatego postanowiłem nagrać taki krótki filmik, bo myślę, że wiele osób to też zaciekawi. Kilka informacji ogólnych o mnie, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. W październiku kończę 16 lat, tak? To jest mój wiek, który wiem, że wiele osób z was nie wierzy, ale mam nadzieję właśnie, że po tym dzisiejszym krótkim filmiku przynajmniej 90% z was już nie będzie miało wątpliwości odnośnie mojego wieku, dokładnie 7 października, gdyby ktoś był ciekawy, kończę 16 lat. No i słuchajcie, w tym roku właśnie zakończyłem klasę trzecią gimnazjum, tak? Czyli po prostu wychodzę już z gimnazjum. No i co mogę powiedzieć? Szczerze mówiąc, był to rok, w którym bardzo dużo osiągnąłem właśnie, nie tylko właśnie na YouTubach i tak dalej, ale także w szkole, ponieważ szczerze mówiąc, w tym roku w zasadzie pobiłem swój rekord taki odnośnie średniej, ponieważ taki średni jak mam teraz, do tego zaraz przejdę, to jeszcze nigdy nie miałem, więc myślę, że to też jest seria średnia, którą może też mi nawet nie uwierzycie. Mianowicie, uwaga, moja średnia w trzeciej klasie gimnazjum, w zasadzie na koniec, po prostu na koniec, na zakończenie gimnazjum, moja średnia to 5,83. Tak, to jest moja właśnie średnia. Myślę, że średnia, no powiedzmy sobie szczerze, że w zasadzie jedna z najwyższych, jakie się da, no najwyższa to jest w zasadzie 6,0, tak, więc ja jestem w zasadzie troszeczkę poniżej. Myślę, że średnia naprawdę świetna, myślę, że akurat tutaj się ze mną zgodzicie. W związku z czym oczywiście świadectwo z paskiem i tak dalej, wszystko będę miał. Oczywiście załapałem się nawet także do stypendium burmistrza, które jeszcze nie wiem, jak to się rozwiąże, ponieważ jestem nominowany do stypendium. W zasadzie jak wy oglądacie ten filmik, to ja już prawdopodobnie tego dnia wiem, czy to stypendium będę miał, czy nie. W momencie, jak ja to nagrywam, to jeszcze takiej informacji nie mam, ale na pewno taka informacja pojawi się na moim fanpage'u, jeżeli właśnie uda mi się zdobyć takie stypendium. Tutaj też właśnie ciekawa sprawa, ponieważ szczerze mówiąc nie spodziewałam się całkowicie właśnie, że w ogóle będę miał nominację do stypendium, ponieważ nie planowałem w ogóle przekroczyć średniej 5,80, tak, bo to jest ta bariera, gdzie się potem dostaje stypendium, ponieważ okazało się, że nie wiem, wszędzie z większości przedmiotów miałem między 5 a 6, nagle okazało się, że wszyscy nauczyciele po prostu wpisali mi szóstki, tak po prostu mi wszyscy właśnie powpisywali szóstki, tak, tam gdzie się wahało, czego się w sumie nie spodziewałem. No i słuchajcie, wyszła mi dokładnie średnia 5,78 bodajże. No, słuchajcie, jak się o tym dowiedziałam, to byłem troszkę wkurzony, no bo wiedziałam, że stypendium jest od 5,80, tak, a mi brakowało 0,02. No i w zasadzie już się pogodziłem z tym faktem, że tego stypendium nie będę miał. No ale cóż, ja jak to ja oczywiście musiałam spróbować jeszcze zawalczyć tutaj o swoje na sam koniec. No i słuchajcie, udało mi się wywalczyć dosłownie 2 dni przed jakby właśnie podsumowaniem tego wszystkiego. Udało mi się poprawić ocenę z chemii, z 5 na 6, za zrobienie jakichś tam takich zadań, które w sumie większościowo zrobiłem z internetu. Ale tutaj nieważne, nieważne, ja nic nie mówię, mam nadzieję tutaj, że moja nauczycielka od chemii mnie teraz nie ogląda, ale raczej jest to niemożliwe. Jeżeli tak, to pozdrawiam, ale nie wiem, jakim cudem miałoby się to zdarzyć, więc raczej jest to niemożliwe. Także słuchajcie, udało się, mam, przekroczyłem właśnie tą średnią 5,80, dokładnie właśnie 5,83, no więc zobaczymy, co za stypendium, ale myślę, że mimo wszystko naprawdę średnia jest, no myślę, że świetna. Oczywiście wy też możecie się chwalić swoimi średniami i w ogóle wynikami w komentarzu, jeżeli chcecie, jeżeli nie chcecie, to oczywiście też nie musicie, bo oczywiście do niczego nie zmuszam. Kolejna sprawa to egzaminy, tak, ponieważ w tym roku pisałem egzaminy gimnazjalne, tak, ponieważ pod koniec trzeciej klasy gimnazjum zawsze się pisze egzaminy, no i pisało się to w zasadzie 6 egzaminów było, takich z tym, że angielski rozszerzony się nie liczy właśnie do punktów. I tutaj prawdopodobnie gdzieś tutaj na ekranie będziecie teraz widzieli właśnie taką tabelkę z OK, tak, gdzie ile procent w jakim tutaj egzaminie zdobyłem. No i mianowicie myślę, że to też są świetne wyniki. Jeżeli ktoś z was też jest w trzeciej gimnazjum, też możecie się oczywiście w komentarzach pochwalić, jakie wyniki zdobyliście. No jak sami tu pewnie gdzieś teraz tutaj w okolicy, nie wiem, może tutaj widzicie tą tabelkę.
W zasadzie wyniki poznałem właśnie kilka dni temu, w zasadzie szczerze mówiąc nie zaskoczyły mnie one, ponieważ dokładnie w zasadzie takich wyników się spodziewałem. Mianowicie, 2 razy 100% oczywiście z historii, z matematyki. Z matematyki zresztą zawsze mam 100%, z historii no to tutaj głównie spowodowane nauczycielem, ponieważ mamy świetnego nauczyciela, którego też pozdrawiam, jednak pewnie też tego nie ogląda, ale to mniejsza o to. W każdym bądź razie następnie w zasadzie cała reszta nie o wiele mniej, ponieważ angielski podstawa 95%. Ścisło 86%, polski 81% i angielski rozszerzenie 80%. Czyli taka średnia, gdyby wyśrodkować, to jest tam około 90%, nawet tam do końca tego nie liczyłem, więc myślę, że wynik naprawdę świetny, możecie się także chwalić właśnie swoimi wynikami. No i słuchajcie, co dalej? O tym już zresztą też nawet mówiłem w jakimś tam też poprzednim takim filmiku informacyjnym, ponieważ wiadomo, gimnazjum się skończyło, no i teraz trzeba iść do dalszej szkoły, mianowicie już sobie oczywiście szkołę wybrałem, oczywiście technikum informatyczne, w zasadzie jedno z najlepszych w kraju. Oczywiście wymagania też nie są małe, no ale jak widzicie sami po średniej i po wynikach z egzaminu, myślę, że nie będą miały najmniejszych problemów z dostaniem się tam. Także to ja mówię, wybrałem sobie właśnie technikum informatyczne i oczywiście idę na kierunek technik informatyk. Myślę, że nie będzie tutaj najmniejszych problemów też z dostaniem się do szkoły właśnie. W zasadzie dzisiaj jak ja to nagrywam, to właśnie dzisiaj jeszcze załatwiałem sprawy, bardziej byłem u lekarza medycyny pracy, tak, tam wszystkie te gabinety i tak dalej, troszkę zeszło, ale wszystko się udało. I także wszystkie wymagania w zasadzie spełniam, wszystkie punkty mam, wszystko mam, nawet jakieś tam miałem osiągnięcia, w sumie spore z konkursów, laureaty i tak dalej, ale o tym już tam mówił nie będę. Także cóż, no myślę, że wyniki naprawdę świetne, biorąc pod uwagę to, że od razu mówię, nie jestem jakimś kujonym, tak? Tutaj też wiadomo, w zasadzie w ogóle się na te testy nie uczę, tak? Coś tam, no dobra, na testy coś tam czasami, kilkadziesiąt minut maksymalnie coś tam się poduczę, no bo wiadomo, tutaj też działam na YouTubie i na wszystkich innych rzeczach, więc wiadomo, ten czas po prostu jest zeżarty po prostu na wszystko. I tutaj chciałam jeszcze nawiązać do takiej sprawy, ponieważ szczerze bardzo mnie śmieszy, kiedy jacyś youtuberzy wstawiają takie, wiecie, krótkie filmy informacyjne, że o, nie będzie filmów na moim kanale przez tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, bardzo was za to przepraszam, ale muszę się szykować do szkoły, wiecie, bardzo trudno teraz zdać i tak dalej. Śmieszy mnie to z tego powodu, bo ja tak naprawdę nigdy nie miałem tej problemów i tak naprawdę ja tutaj jestem tak naprawdę żywym przykładem na to, że jak sobie mówicie, jednak można pogodzić YouTube i szkołę i to no powiedziałbym, że po prostu na wysokim poziomie, tak? I bez problemów można po prostu osiągać tak naprawdę sukcesy na po prostu wszystkich tych rzeczach, więc myślę, że jeżeli ktoś naprawdę chce właśnie na przykład, nie wiem, czy zająć się na YouTube, ale nie chcę, że odpuścić szkoły, tutaj ja mówię, no myślę, że ja tu jestem przykładem, że no tak naprawdę jeżeli się chce, to naprawdę wszystko się da, tak? Nie zawsze może jest to łatwe, no bo zawsze tego czasu wiadomo brakuje, jeszcze jak się właśnie do szkoły chce coś robić na te szóstki czy coś, a jeszcze ten YouTube, te sklepy, tam wszystko po prostu też, wiadomo, że to zajmuje czas, ale tak ja mówię, wszystko się da, więc jeżeli coś chcecie, to po prostu róbcie to. Także cóż, zaczynają się wakacje, tak jak mówiłem już w poprzednim filmiku, przez te wakacje będę chciał też robić dużo rzeczy, mam też kilka wyjazdów, więc zobaczymy jak to wszystko będzie, no będę się starał właśnie te wakacje jakoś bardzo wykorzystać, ponieważ no tak jak mówię, od następnego roku idę do nowej szkoły, więc wiadomo, trochę więcej nauki będzie, ale myślę, że też jakoś mi się to nam na pewno uda pogodzić. W każdym razie, no to od razu mówię, że będą jeszcze filmy na ten temat, czy to na początku roku szkolnego, po prostu jak wygląda sytuacja i tak dalej, ponieważ jedynym problemem w tym wszystkim jest to, że niestety to technikum to będzie szkoła z dojazdem, niestety dosyć dalekim, ponieważ mniej więcej na dojazdy, słuchajcie, zejdzie mi mniej więcej aż 3 godziny dziennie, tak? Łącznie oczywiście już w tą i we w tą, tak? Czyli po prostu w dwie strony łącznie mniej więcej 3 godziny, więc wiadomo, że mniej tego czasu będzie. Z czegoś tam na pewno będę musiał zrezygnować czy coś ograniczyć, ale tutaj mówię, dalej będę oczywiście chciał robić wszystko, co robię, mam nadzieję, że dalej będę tutaj jakieś sukcesy cały czas w tym wszystkim osiągał, mam nadzieję, że wy też tutaj będziecie mnie jakoś w tym wszystkim wspierać, no bo na pewno będzie trudniej niż jest teraz, ale mam nadzieję, że i tak mimo wszystko damy wspólnie radę. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał i nie za bardzo was tutaj zanudziłem, bo w sumie to chwilkę ten filmik trwał. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapeczki w górę, komentarza, możecie się właśnie podzielić swoimi wynikami, nie wiem, skomentować wszystko, o czym mówiłem, czy też co tam chcecie, możecie pisać. No i cóż, ja wam bardzo dziękuję za to, że oglądacie te moje filmy i że tak naprawdę cały czas mój kanał także się rozwija, ponieważ no na YouTubie tutaj nie ukrywam, że też dużo sukcesów, także wielkie dzięki za to wszystko. No i cóż, to było tyle, ja już nie przedłużam, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!